Dobry wieczór. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego widzicie na swoich ekranach moją uśmiechniętą twarz, to śpieszę z wyjaśnieniem, że jest to kolejny odcinek w nieco zmienionej formule Studia EU. A moim i waszym gościem będzie do niedawna gwiazda telewizji Magdalena Mołek. Dlatego zapraszam serdecznie do odpalenia ulubionej herbaty, zajęcia wygodnych miejsc i spędzenia z nami najbliższego kwadransu, może 20 minut. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór. Mojej gościni chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Mam jakieś problemy z dźwiękiem i nie słyszę jej aksamitnego. Wszystko jest pod kontrolą, więc można się swobodnie uśmiechać. Mojej gościni, czy jak to woli gościa, nie muszę na szczęście przedstawiać. Ze mną i z wami jest nie kto inny, jak sama wspaniała i ikoniczna Magdalena Mołek, która w napiętym grafiku znalazła dla nas czas, żeby porozmawiać o tym, co u niej. Bo być może nie wszyscy się zorientowali, albo zorientowali się i zastanawiają, dlaczego Magdy nie widać w telewizji. Może coś odwaliła, ją wyrzucili. To dobre. Dobry wieczór wszystkim. Wsadziłaś mnie na taki wysoki pomnik, że chyba po prostu sama się zaraz z niego strącę. Macham nóżkami i się relaksuj. Dobrze, nie mogę machać nóżkami, bo mam ustawiony kadr tego wspaniałego live'a, więc jak machnę nóżkami, to brzoza mi potem machnie awanturką. Broza ci wszystko wybaczy. Broza mi szumi, podpowiada i po prostu jest całym moim lasem. Jak wiadomo, im dalej w las, tym więcej drzew albo na dół. Broza jest osobą, z którą współtworzę swój kanał na YouTubie i jedną z tych osób, dla której porzuciłam telewizję, to będzie nowość w publicznej sferze. Porzuciłam telewizję, to może też jest za dużo, po prostu postanowiłyśmy z panią telewizją po 25 latach powiedzieć sobie, a zróbmy sobie przerwę. No i tak właśnie od 10 miesięcy podbijam szerokie wody YouTube'a i to jest wspaniała przygoda w moim życiu. Poczekaj, no. Bo powiedziałaś coś o przerwie, to było jedno z moich pytań. Czy ty w ogóle rozważasz kiedykolwiek powrót do telewizji? Co by się musiało zadziać, żeby Magda zechciała znowu tam wrócić? Ja nigdy nie mówię nie światu i wszechświatu, który coś przynosi, więc nie zamykam się na żadne rzeczy, na żadne sprawy i na żadne propozycje i często je tam jakoś rozważam, ale dobry wieczór, chcę powiedzieć tym wszystkim wam, którzy tutaj już widzę, piszecie, więc dziękuję za komentarze. Wy też możecie pytać, Ola, podzielisz się, nie? Pytaniami. Tak, jest, mam świetny, fantastyczną, podzielną uwagę, w międzyczasie jeszcze rozplotę warkocze, nie ma problemu. No, się trochę zajmie, ale Olę uwielbiam za to, jakim jest człowiekiem, więc nie miałam żadnego problemu z przyjęciem zaproszenia od Oli i od Łodzi, bo ja kocham Łódź. Ja wiem, że to rzadko widać, ja rzadko o tym mówię, chyba częściej mówię, że kocham Warszawę albo Wrocław, bo to są takie moje absolutnie miasta, ale Łódź uwielbiam za architekturę, ponieważ mam lekkiego hopla na jej punkt i najpiękniejsze wycieczki w moim życiu odbywają się po waszym mieście i zawsze sobie tam coś znajdę, a kamieniczkę, a uliczkę. Mam cudownych ludzi z Łodzi, bardzo zdolnych. To nie jest w ogóle dziwota, że to jest takie miejsce w Polsce, w którym na przykład jest Ola Radomska, a do tego są cudowni artyści. Poznałam dekoratorów wnętrz, którzy mi robili mieszkanie, którzy są wspaniali. Oni na przykład mieli taką ekipę złotych rączek budowlanych, którzy mi też to mieszkanie zrobili. Moja stylistka, z którą pracowałam 189 lat w telewizji, też pochodzi z Łodzi. Więc po prostu sami najwspanialsi ludzie, którzy mnie otaczają, są z Łodzi. Przede wszystkim, jak na te 300 lat, które sobie przypisujesz, to wyglądasz całkiem nieźle i młodo. Po drugie, cała ta laurka wobec Łodzi jest, że tak powiem, w porównaniu z moją dla ciebie, to jakby, sorry, ale wygrałaś. I to brzmiało, jakbyś się zapowiadała z przyjazdem, także zapraszam chociażby do siebie na swój kwadrat. No poczekaj, ty chyba teraz otwierają hotele, to nie będziesz musiała łóżka rozkładać. Ależ z dziką rozkoszą służę poduszką i ramieniem, zawsze jesteś u mnie miło widziana. Ja nie przerywam. Ja przybywasz, może wystraszyłam się, że coś jest ze streamem, nie tak. Jak to się stało? Bo praca w telewizji na takiej pozycji, jaką ty miałaś, jest takim chyba spełnieniem marzeń każdego, kto się pała dziennikarstwem albo o nim marzy. I osiągasz w zasadzie wszystko, o czym może marzyć dziennikarka, po czym mówisz, a odchodzę. Jak do tego doszło? Jakbym chciała zacytować piosenkę. Splot różnych okoliczności chyba najbardziej pomógł mi jednak w tamten pandemiczny rok, bo ja często mówię, że ten rok 2020 miał zero na końcu, więc pewne rzeczy musiały się w naturalny sposób wyzerować. Ja wiem, że to był i nadal jest strasznie trudny dla nas wszystkich czas.
ale dla mnie był szansą i ja po prostu po tę szansę sięgnęłam. Z Brzozą rozmawiałyśmy o kanale na YouTubie, który nazwałyśmy W moim stylu, bo wreszcie chciałam robić po swojemu swoje rozmowy. Miałyśmy go wymyślonego i tak naprawdę czekałyśmy na odpowiedni moment. I wydawało się szaleństwem odpalić go właśnie wtedy, kiedy zaczął się lockdown, ale dla nas to był ten moment. Telewizja ma bardzo dużo magii, bardzo dużo uroku, mnóstwo możliwości. Ja się tam wszystkiego nauczyłam, dlatego nie bałyśmy się też wskoczyć na te szerokie wody YouTube'a, bo dużo wiedziałyśmy. A cośmy popełniły błędów, to nasze. Będziemy do końca życia wspominać te nasze boje, potyczki i dramaty z technicznymi stronami, ale naprawdę dużo umiałyśmy, więc byłyśmy dla siebie wsparciem, oparciem, po prostu pojechałyśmy z tym projektem. No i potem tak jakoś naturalnie chyba te drogi nam się rozwiązały. Ja telewizję kocham, będę ją kochać zawsze, bo po ćwierć wieku, no wiesz, to jest jak z takim, nie wiem, jak to powiedzieć, 25-letni związek, no nie wyrzucisz go do kosza, no, dużo zostaje. Ale myślę, że ta taka tradycyjna telewizja też się będzie zmieniać i pytanie, czy zostanie jej poweru i chęci i możliwości, żeby pójść z duchem czasu, bo chyba się tu zgodzimy, że niekoniecznie telewizji się to udaje. Bo na przykład gdyby telewizja wiedziała i wiedziała potencjał w ludziach, którzy są potencjalnymi gwiazdami, to ty miałabyś robotę natychmiast. Po prostu, to tak jest, bo docenianie tych, którzy mają talent, którzy mają serce do pracy, było zawsze największą domeną telewizji, ludzi telewizji. A to się w pewnym momencie skończyło. Bardzo dziękuję. Postaram sobie poradzić tak, żeby w momencie, w którym telewizja się zgłosi, powiedzieć, że już ich nie potrzebuje, ale bardzo dziękuję za te ciepłe słowa. Widzę, jak płoną ci oczy, kiedy zaczynasz mówić o swoim kanale i ja wiem, że aż się palisz, żeby nam o nim opowiedzieć i jego będzie dotyczyła ta rozmowa, ale chciałabym troszkę schłodzić i uchodzić tę naszą grę wstępną do tego tematu i zapytać cię, czy były już takie momenty na tej nowej drodze życia, w tym nowym związku z internetem, że miałaś ochotę zapakować walizeczkę i powiedzieć dziękuję bardzo, jednak w tej telewizji było bezpieczniej? Nie żałowałaś przez ani chwilę? Nie. Owszem, poza tym, że bywamy, no mogę mówić za siebie, ale Brzoza też, bywam tak zmęczona, że ale to są chwile, to jest taki moment, że dobra, nie dowiozę tego. Zrobiłyśmy sobie chwilową przerwę po nowym roku, bo naprawdę chciałyśmy odsapnąć. To nie, w ogóle nie oznaczało, że nie pracowałyśmy. Wprost przeciwnie, cały czas planowałyśmy następne miesiące, ale nie wrzucałyśmy odcinków na mój kanał. I szybko zauważyłyśmy, że tak nie może być. No. Po prostu dostarczanie odcinka w każdy wtorek wieczorem ma jednak sens, bo moi subskrybenci czekają, mnóstwo osób chce zobaczyć te rozmowy, wybiera sobie, i to jest ta przewaga YouTube'a nad całą resztą świata, że wybiera sobie czas oglądania tych rozmów. To wy decydujecie o tym, kiedy chcecie wejść na mój kanał i kiedy posłuchać mojej rozmowy. Więc ja nie mam... Czy ty między słowami nie powiedziałaś przypadkiem czegoś ważnego dla ludzi z internetu, takich jak ja, że praca w internecie jest bardziej męcząca niż ta telewizyjna? Czy ja się źle zrozumiałam i tylko wyciągnęłam to, co chciałam usłyszeć? Męcząca nie, ponieważ ja całe życie wykonuję swój zawód i mam wrażenie, że nie przepracowałam ani jednego dnia, bo zadaję pytania od momentu, od którego nauczyłam się mówić wyraźnie słowo dlaczego. Czyli dawno, więc czyli 300 lat temu, jak powiedziałaś. Czyli ty to zasugerowałaś? Dla mnie ty masz 20 lat, dziewczyno. Ja mam cały czas frajdę z tego, że ja to robię, natomiast to już jest po prostu odpowiedzialność też biznesowa. No my tutaj pracujemy ostro, mamy świadomość tego, jak spinać biznesowo te swoje działania, bo to jest nas tutaj parę osób na utrzymaniu. Na zewnątrz jest tak, jak jest, czyli po prostu są czasy pandemii, nie ma pracy, więc my doskonale wiemy z Brzozą, doceniamy każdą chwilę, każdą możliwość spotkania się z różnymi osobami. Więc wiesz, to się kręci, ale bywam zmęczona, ale nie jestem wypalona, a w telewizji mi się to nie tyle zdarzyło, co już wiele lat ciągnęło. Więc ja potrzebowałam absolutnie tej zmiany, potrzebowałam tego poczucia, że ja wreszcie będę robiła tak, jak chcę. No i właśnie tak robię. I teraz mam na przykład, jak robimy tego YouTube'a, to mamy takie różne cele. I teraz mamy taki cel, żeby sobie zasłużyć na 100 tysięcy subskrypcji. Mam takie różne marzenia, takie chciałyśmy ten kanał odpalić, potem miałyśmy w głowie taką burzę, to z tym zrobimy z rozmowy, z tą i tak to zrobimy i tu tak zakombinujemy. To teraz mamy takie, okej, mamy chyba niecałe 90 tysięcy subskrybentów.
To może by tak 100 tysięcy. Także kochani. Małek, czy ty masz wątpliwość? Pozwól, że ja teraz przejmę pałeczkę, bo widzę, że jak nie zadajesz pytań, to nie potrafisz się zatrzymać, a to do mnie mają ludzie pretensje. Także kochani, kto jeszcze nie wiedział lub nie wie, że Magdalena posiada swój własny kanał i koniecznie tylko po tej rozmowie wbija tam o 20 nowy odcinek. Za moment porozmawiamy, dlaczego muszą tam dołączyć i dlaczego warto, ale ja w tej słodkim krajobrazie zmiany na lepsze, chodzeniu po siebie i stawianiu wyzwaniom czoła, ja chcę się dowiedzieć o tym, co jest mięsem w tej historii, czyli o tych momentach, w których było brzoza ratunku, o tych wyzwaniach, które was zaskoczyły, o tym, co nie było wcale przyjemne i piękne i nie było, znaczy może związane było z niezależnością, ale ona też ma swoją cenę. Cały czas taki strach. Bo to nie jest lęk, tylko strach, jakiś rodzaj niepewności, czy nagrałyśmy rozmowę i czy nagrałyśmy dźwięk, ponieważ nagrywamy to. Już się to nie martwię, że się od razu paska, jeśli chodzi o dźwięk, ponieważ jak wejdziecie do mnie na kanał i obejrzycie moje pierwsze filmy, które gram w ogóle, słuchajcie, przez Zooma, czyli przez instytucję, która w ogóle my sobie teraz siedzimy na StreamYardzie, tutaj jest wspaniale i obraz, i dźwięk, ale ja jakby luksusowo. Pięciogwiazdkowy hotel, a my po prostu zaczynałyśmy po ciemku. Więc było tego dużo. Do dzisiaj zresztą jest tak, że na przykład po drugiej stronie jest jakiś youtuber albo youtuberka i nagrywamy rozmowę i potem przychodzi taka wiadomość. Ja nie wiem, dziewczyny, jak to się stało, ale nagrałam się w slow motion. A my, co? Znaczy ja nie będę teraz przeklinać, bo tutaj nie ma takiego co, tylko jest po prostu jest kaskada. Ojej, ojej! Jak do tego doszło. Dokładnie tak sobie to wyobrażam. Tak bym to ujęła w słowo. Znaczy zasadniczo jest tak. Ja ci powiem, jak to jest. To jest tak. Brzoza zaczyna czytać tę wiadomość i mówi tak, weź to ode mnie. Ja tego nie przeczytam, ty to przeczytaj. Więc ja po prostu biorę na klatę od razu to, co nie wyszło, no i potem kombinujemy. Ale Boże, odpukać w niemalowane. Udało nam się do tej pory doprowadzić do skutku wszystkie rozmowy. Jedna z pierwszych, czyli rozmowa z Joanną Kulik, która była nagrywana w burzy przez właśnie Wi-Fi. Ona siedziała gdzieś pod Krakowem na wsi. Z cudownej 45-minutowej rozmowy zostało 11, ponieważ cała reszta nie nadawała się zwyczajnie do emisji. Więc myśmy tu przeszły swoje, no, ale zasadniczo i tak to się kończy kupą śmiechu, chociaż bardzo nam zależy na tym, żeby dostarczyć dobrą treść, różnorodną. Dzisiaj na przykład mamy rozmowę z Janną Chorodyńską, dziennikarką modową, o modzie. Co to jest moda? Czy jest nam potrzebna? Czy się przejmujemy tym, jak nas widzą, tak nas piszą? O co w tym wszystkim chodzi? Czy wszyscy umieją się ubierać, czy nikt nie umie się ubierać? Takie wydawałoby się rzeczy trochę jakby z pogranicza istotnych teraz spraw. Ale na litość boską, no, o takich rzeczach też warto pogadać, bo na koniec dnia okazuje się, że i tu was odsyłam na kanał 20. premiera. Zobaczycie, co wynika z takiego spotkania. Więc staram się sięgać też po bardzo różne tematy. Macie rozmowę z Aleksandrą Przegalińską, naszą specjalistką od sztucznej inteligencji, jedną z najbardziej znanych w Stanach badaczek. Ona pracuje na MIT. Więc to są wszystko takie propozycje, wydawałoby się od sasa do lasa, ale moi odbiorcy się w nich odnajdują. Robert Makłowicz. Ponad 100 tysięcy. Przecież on będzie przyszłym prezydentem, wszyscy o tym wiemy, tym odcinkiem to wygrałaś życie. Na prezydenta przynajmniej będzie smacznie. Więc ja mam takie przekonanie, że można sięgać po bardzo różne rozmowy, można sięgać po bardzo różnych rozmówców i zawsze dostać z niego coś, z nich, od nich, bo oni, zobacz, poświęcają mi, czyli też i wam, swój czas, swoją wiedzę, swoje doświadczenia. No nic przyjemniejszego, jak z tego korzystać, no to kocham tę swoją robotę. A nie bałaś się tego, że potem jak jesteś rozpoznawalna i sławna i masz to, na co się pracuje wiele lat w telewizji, bo w internecie jest tych twarzy gadających strasznie dużo i umówmy się, osoby z internetu nie mają takiej rozpoznawalności na ulicy, jaką ty masz po tylu latach w telewizji. Nie bałaś się, że stracisz ten skarb? Czy może to nie jest skarb dla ciebie? Ale skarb czego? Jaki skarb? Rozpoznawalności, sławy, tego, że wchodzisz i wszyscy wiedzą, że ty jesteś Mołek. W ogóle się nad tym nie zastanawiałam, bo jak startowałyśmy z tym kanałem, to chciałyśmy po prostu robić rozmowy. Nie myślałyśmy o tym. Jak zaczęłyśmy i nam dobrze poszło, to ja bardzo szybko usłyszałam, a pani to się nie bała, pani już ma 45 lat, to jest taka przestrzeń dla młodych.
Ja sobie myślę, o kurczę, to w ogóle tym nie pomyślałam, nie wiem, czy miałabym się tym przejmować, więc się nie przejmowałam. Nie zastanawiałam się też nad tym, czy mi wyjdzie, bo jestem z telewizji, czy mi nie wyjdzie. Nie, to w ogóle nie były tematy. Ja się zastanawiałam, jak co tydzień zrobić super rozmowę i kogo sobie zaprosić, kto się zgodzi, kto mi poświęci czas. Cała reszta była, wiesz, taką mrzonką. Oczywiście lekuchno zrzedła mi Minka, jak się okazało, ile to wszystko kosztuje, ale... No ale zdrowiej jest chodzić na piechotę, niż jeździć swoim samochodem, po prostu. Och, proszę, jaka heroiczna postawa, naprawdę teraz dostaniesz na to serduszek i laurek. Ostatnie pytanie związane z telewizją i już wyputuję ten internet i nie tylko internet. Czy jest coś, za czym związanym z telewizją tęsknisz? Czego brakuje ci w tym, co robisz teraz? Właśnie myślałam o tym ostatnio. Powiem na odwrót. Podczas różnych imprez, ponieważ grudzień był zawsze takim bardzo pracowitym dla mnie miesiącem jako prezenterki, bo mnóstwo firm organizowało w grudniu dziesiątki spotkań wigilijnych, podsumowujących rok, rozdawanie nagród, jakieś tam takie historie. I w tym roku wszystko było na online, czyli my prowadzący spotykaliśmy się w takim studio zaaranżowanym dla pracowników danej firmy i tam robiliśmy im no coś nawet na wzór porannego programu, takiego spotkania z nimi, wręczenia im nagród, podsumowania, wiesz, prezesi podsumowują rok, a najlepsi dostają nagrody, takie tam coś tam. Ja spędziłam na tym planie 6 godzin i ja myślałam, że ja oszaleję. Ja po drugiej godzinie miałam już tak, już miałam, byłam w takich nerwach, że ja tutaj jestem, że tutaj znowu są ci operatorzy, ci wszyscy ludzie, którzy patrzą. Jest jakaś nerwówka, program jest na żywo. I wróciłam do domu, usiadłam tutaj w tym swoim, tutaj, w tym moim, na tym moim tronie, to myślałam sobie, ja tu jestem u siebie. To jest moje miejsce. Mi już w ogóle nie brakuje tej adrenaliny, która właściwie była dla mnie chorobotwórcza, tego takiego poczucia, że ja gonię w piętkę, że robię w kółko to samo, albo tak samo. Już tego nie chciałam. Myślałam dzisiaj o tym, a co z Sopotem, a co z czy, a co tam z nimi? Są inni wspaniali młodzi, którzy... Oni tęsknią na pewno bardziej, to Sopot płacze bardziej za tobą niż ty za nim. Ja bym miała tą rozmowę, może oglądać dużo osób, które są u progu jakiejś takiej życiowej zmiany i barują się z taką, nie wiem czy nazwać to rewolucją, czy może naturalną ewolucją. I kiedy zapytałam, o co mogłabym zapytać Magdę Mołek, to wiele osób powiedziało, zapytaj jak ona się motywuje, jak się odważyć, jak się nie bać, albo właśnie jak robić. Jak bać się i robić? Bać się i robić. Myślicie, że ja się nie boję? Ja się boję, ale ja cały czas stawiam... Dobrze, że się nie boi, ona się nikt nie boi. Ale ja stawiam cały czas pół kroku, a potem krok. To jest też nasza taka kobieca cecha, że my tak oglądamy 70 razy tą złotówkę, czy tam co tam innego, decyzję. Mało jest takich osób jak Brzoza, bo ona we wszystko idzie jak w tym. Ale wiadomo, to jest Brzoza, ona może... zmieniać historię świata. I tak, Brzoza, nie boją się spłonąć, to logiczne. Nie boją się, wiesz, po prostu wystawić gałęzi gdzieś tam. Ale tu cały czas chodzi o to, żeby się bać i robić, bo właśnie to jest, to daje poczucie sprawczości i takiego przekonania, że jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Na litość boską. Jest często w życiu tak, a my jesteśmy schowani w tym lęku i nie potrafimy postawić tego kroku, bo często w życiu jest tak, że jeśli się odważysz i postawisz ten krok, to nagle otwierają się przed tobą niesamowite rzeczy. Ja to trenuję teraz od tych 10 miesięcy, że jak się martwiłam o finansowanie, to myślałam sobie, nie będę się o to martwić. Wymyślę to tak i tak i tak. Zapytam tu i tam i nagle tu i tam mi powiedzieli, na razie dziewczynko, ale jacyś inni przyszli i to było wspaniałe, bo myślę, że to na tym polega, jak jesteś gotowy, gotowa i wyślesz do świata swoją potrzebę, swoje marzenie, ale zrobisz coś, a nie będziesz siedzieć w kącie, to to działa. Ale ja tak miałam przez 25 lat, bo ja jak postanowiłam powiedzieć mojej mamie, że zasadniczo to już skończyłam mieszkać. O właśnie, to bym też chciałam zapytać o reakcję tego najbliższego otoczenia, kiedy ikona telewizji, która miała stałą pozycję, mówi... A tam zaczynam od, no może nie od zera, ale jednak w jakiś sposób od początku. Co matka na to? Na szczęście mam już 45 lat i mamę traktuję jako cudowną osobę, z którą mogę pogadać o życiu, ale nie pytam o swoje życie i co mogę zrobić. Ale ten jeden raz, kiedy zaczynałam, zapytałam i to raczej zapytałam na zasadzie, jest niedziela, mama, mogę jutro się przeprowadzić do Wrocławia, bo akurat jest poniedziałek, a ona tam mnie spojrzała, i odparła, a rób jak uważasz. No i wiesz, i teraz będzie córka, która powie, o mordę, matka się wkurzyła i w ogóle rób jak uważasz. To trąci fochem.
I tak, i teraz jest, wiesz, i teraz jest strach, nie? Boże, jak zrobię, jak uważam, to zostanę z tym sama. A ja do niej, a tak, okej, to nara, to idę się pakować. Więc być może mam coś takiego w sobie, jakiś taki rodzaj, nie wiem, dezynwoltury, że ja się nie boję. Zresztą wiele razy zmieniałam pracę, zanim w tym TVN-ie utknęłam na 15 lat, to ja wcześniej pracowałam mniej więcej w jakichś 8 miejscach, więc to nie jest przez 2 lata czy 3. Więc to nie jest tak, że ja się boję, ale boję się w tym sensie, że rozważam, co może być, ale jestem otwarta absolutnie na to, co przychodzi. A przychodzi dobre, no i weź tu człowieku, zgadnij. No i kurczę, no i chciałaś sobie ponarzekać, popłakać, a tu nie ma powodu. No. A to ci wyszło. Człowiek chciał stestować wodoodporny tłuszcz, a tu nie ma okazji, bez sensu, bo się udaje, bo znowu sukces, bo ludzie lubią, bo oglądają. Ale zobacz, co tutaj pisze Sara. Sara pisze tak, Olinek, ty tak miałaś z twoim prawem jazdy, no bałaś się i zrobiłaś, no. I jeszcze. Każdy ma 4 kółka, które musi dosiąść. No. I po prostu tak to trzeba traktować, to jest zwyczajnie na świecie. Dlatego ja teraz myślę o tych 100 tysiącach subskrypcji. Jest po prostu, nie cykajmy się, zapraszajcie rodziny, wbijajcie do mnie o 20 na kanał. A oglądajcie, mamy tam już 40 i chyba 6 czy 7 filmów, więc do woli. A zostało nam tylko parę minut. Jest tyle rzeczy, o które chciałabym jeszcze zapytać. Coś wspomniałaś o kobiecości, a jedno z pytań do ciebie, które wymyślono wśród moich obserwatorów, było właśnie takie. Czy ty nie wolałabyś być mężczyzną? Czy nie uważasz, że byłoby ci z tym wszystkim, z czym się mierzyłaś łatwiej? Dajesz. Właśnie dlatego, że jestem kobietą i całe życie zmagam się z tym, że im jest łatwiej, im mężczyznom, wam mężczyznom, to nie. Bo moja droga jest kobieca i ja w ogóle uważam, że urodzić się kobietą i w ciele kobiety to jest wielki przywilej. Zresztą patrząc na świat, na te zmiany, ja oczywiście, jak wiecie, jestem absolutną zwolenniczką przeklinania na ulicach i będę całe życie uważała, że kobiety mają swoje prawa i równouprawnienie jest podstawą egzystencji w każdej zbiorowości, w każdym społeczeństwie. I zaganianie kobiet do kąta i kazanie im być cicho albo wsadzanie nas do tego obrzydliwego, do tej bańki wstydu i strachu, nas się ciągle zawstydza, nas się ciągle zastrasza. Nie będę pokazywała żadnych palców tutaj, natomiast ja uważam, że czasy mężczyzn, którzy gardzą kobietami, naprawdę się skończyły. To jest jeszcze chwila. To jest naprawdę jeszcze chwila. I będę Przepraszam, czy możemy to zapętlić i uruchomić to jeszcze wiele razy, żeby to był taki wstęp do tej rozmowy, koniec i środek, bardzo się cieszę. Zostało nam kilka minut do tego, żebyście odpaliły ten premierowy kolejny odcinek, kiedy wszyscy uciekną na YouTube'a, więc ja mam takie pytanie, jaki jest klucz do zapraszania tych gości? Co trzeba zrobić, żeby nawet chociażby pomyśleć, pomarzyć, żeby zasiąść vis-a-vis Magdaleny i być jej gościem? Do kogo zapraszasz? Ja też ciebie zaprosiłam. Zaprosiłam cię dlatego, że jesteś wspaniała. Ale nie wszyscy są Radomską, więc wiesz, może ktoś też chciałby pojawić się u nas. Radomską, która... Nawet nie śniła. Albo której się nie śniło. A teraz jesteś tutaj, więc każdy ma swoją drogę. Naprawdę, i to wszyscy powinniśmy spróbować. Słuchajcie, ja dostąpiłam zaszczytu bycia zaproszoną do programu, do Magdy, a po kilku miesiącach, zobaczcie co się dzieje, to Magda przyjęła moje zaproszenie, więc naprawdę sky is the limit. Moją książkę, którą przysłał mi wydawca i po trzeciej stronie od razu mówię, Brzosa, co to za dziewczyna jest? Ja muszę natychmiast ją pracować. No właśnie, a propos książki, chciała mnie pytać, ale widzę, że sama się pchasz z tematem na... Jak tam idzie pisanie książki, Magdaleno? Czy to będzie powieść, czy może wspomnienia ze sceny telewizyjnej? Zdraź nam, mówisz, chcielibyśmy już kupić, już preordery by poszły, a ty tak milczysz, tajemnicza jesteś. Czyż by nie szło pisanie? To będzie oczywiście czarodziejska góra, bo ja po prostu piszę wspaniale. Ale na przykład, ja mówiłam o tej książce. Właśnie, to jest dowód na to, że ludzie potrafią się zebrać i napisać książkę. Więc Ola, ty jesteś chyba najlepszą motywacją, jaką... dzisiaj przyjmę na barki, ponieważ no cóż, no przyjmę. Nie, to ty jesteś jaśnie świecącą gwiazdą i przykładem na to, że można próbować, można zmieniać. Teraz bądź cicho, bo ja mówię, bardzo cię proszę, bo widzę, że się rozkręciłaś, a za minutę nowy odcinek na YouTubie i wszyscy tam uciekną. Słuchaj, Magdaleno. Powinnaś rozmawiać z politykami. Bardzo długo byłaś dla mnie ikoną urody i profesjonalizmu. Ale teraz przytulam cię tak po prostu, twoją historię, nie tylko dlatego, że miałeś mi przyjemność cię poznać, tylko jakąś taką historię, którą powinna przytulić każda kobieta i wziąć do serca i zobaczyć, spróbuj, uda się, a jak nie, to przynajmniej dowiesz się o sobie rzeczy, o których absolutnie nie wiedziałaś, bój się i działaj. I z tym chciałabym zostawić na koniec tej rozmowy i oczywiście powtórzyć po
krotny raz. Zapraszamy do subskrybowania. Idźcie do Mołek na YouTube. Zobaczcie, co tam wykręciła, wysmarowała. Koniecznie nadrobcie odcinki, których nie znacie i obejrzyjcie ten najnowszy, którego premiera za kilkanaście sekund na jej kanale. Bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie. Rozmowa z Tobą to czysta rozkosz i mam nadzieję, że niebawem odwiedzisz tą Łódź i uściskam Cię osobiście. Bardzo dziękuję za spotkanie. Kocham Cię, Ola, kocham Łódź i wbijajcie do mnie na kanał. Zapraszam wszystkich bez wyjątku. Wiek, płeć. Miłego oglądania. Pa, mężczyzn dobra. Też. Dziękuję, Olo, za zaproszenie. Bardzo. Dziękuję pięknie. Rozwa też mówi pa. Pa, pa. Pa.